będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wracamy po krótkiej przerwie do naszej praktyki rozważania, codziennego rozważania Słowa Bożego. Skończyła się kolęda, skończył się ten trudny czas, więc można teraz więcej czasu poświęcić na właśnie ten sposób ewangelizacji. Kochani, dzisiaj mamy Niedzielę Słowa Bożego. Dzisiaj papież Franciszek zachęca nas do tego, żebyśmy w sposób szczególny pochylili się nad Słowem Bożym, abyśmy docenili dar Bożego Słowa. Nie chodzi tutaj o samą księgę, nie chodzi tutaj o same kartki, jakieś samo słowo, ale chodzi tutaj o osobę. Chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, który stał się jednym z nas. Można powiedzieć, Bóg rozbił namiot pośród swego ludu. Przyjął na siebie wszystko to, co jest ludzkie, stał się jednym z nas po to, żeby nam towarzyszyć, po to, żeby w jakiś sposób nam też pomagać, wspierać nas, być z nami, aby nas uzdrawiać, przemieniać nasze serca, aby wskazywać nam pewne kierunki, które będą nam pomagały przede wszystkim żyć dobrze, żyć szczęśliwie i przede wszystkim, abyśmy mogli odnajdywać cel i sens naszego życia. Kochani, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście karmili się Słowem Bożym. Zobaczcie, dzisiaj ten świat, w którym żyjemy, bardzo często odchodząc od Pana Boga, odchodząc od Jego Słowa, gubi się. Ja spotykam w swojej codzienności, w swojej pracy duszpasterskiej, też obserwując też to, co się dzieje w świecie, widzę, jak wielu ludzi szuka jakiejś duchowości, szuka jakichś technik, które pozwolą im oczyścić umysł, oczyścić serce, wprowadzić jakiś pokój, jakiś ład, jakąś harmonię. I niekoniecznie te techniki, które wybierają, to jest właśnie Pan Bóg, Jego Słowo, Jego miłość, Jego miłosierdzie, Jego obecność. Ja myślę, że my potrzebujemy na nowo odkryć wartość Bożego Słowa. Potrzebujemy na nowo odkryć to, że Pan Bóg przez swoje Słowo nie tylko nas poucza, nie tylko daje nam jakieś moralne wskazówki, ale przede wszystkim jest. Jest po to, aby przez swoje Słowo nas stwarzać na nowo, aby przez swoje Słowo nas leczyć, uzdrawiać, aby nas podnosić, aby nas uwalniać od tego, co jest złe, aby dawać nam pokój, aby przez swoją obecność, swoją żywą obecność, przede wszystkim budzić do życia naszą wiarę. Tak bardzo jest to ważne. Nawet dzisiejsze słowo, cała liturgia słowa mówi nam o tej obecności Boga pośród swego ludu, o tym, że Bóg głosi nam dobrą nowinę o naszym zbawieniu, o tym, że nasze życie ma cel, ma sens i ten sens i ten cel jest ukryty w Nim, który jest Bogiem, który jest Panem Wszechświata, który jest Stwórcą całej rzeczywistości i który też tę rzeczywistość, w której żyjemy, chce na swój sposób, mając swój plan, przemieniać, odmieniać, odnawiać. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście częściej sięgali do Bożego Słowa, abyście się nim karmili, tak jak spożywacie posiłek, jecie śniadanie, obiad, kolację, wzmacniacie swój organizm, jak każdy z nas, bo przecież tego potrzebujemy. Tak samo bardzo potrzebujemy tego kontaktu ze Słowem Bożym. Jest dzisiaj bardzo dużo możliwości. Są różnego rodzaju aplikacje. Jest mnóstwo stron internetowych, które dają nam też taką możliwość, aby tą Ewangelię, czy tę Ewangelię dnia rozważać, przemyśleć, aby ją w jakiś sposób zaaplikować też do swojego własnego życia. Możliwości mamy wiele. Wszystko mamy dzisiaj, można powiedzieć, podstawione pod nos. Trzeba nam tylko z tego skorzystać. Dlatego dziękując Bogu za dar Jego obecności, za dar Jego Słowa, karmmy się tym Słowem. Bierzmy Go, spożywajmy, czytajmy, rozważajmy, napełniajmy się tym Słowem. A zobaczycie, że ta Boża łaska będzie nas nieustannie podnosić, przemieniać, uzdrawiać i nasza wiara będzie w ten sposób jeszcze mocniejsza i silniejsza. Dobrej, błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia. Szczęść Boże.